mentre Gesù era in una folla, una voce gridò, una donna gridò in gran voce: «Grazie, Jesus, był pośród tłumu, kobieta jakaś zawołała głośno». E disse: «Beato il grembo che ti ha portato». Błogosławione łono, które cię nosiło. E da cui da chi ha preso il latte. I piersi, które ssałeś. Gesù rispose: «Beati coloro che sanno ascoltare e porteranno la parola». Gesù odpowiedział: «Błogosławieni ci, którzy umieją słuchać i nosić słowo». Che cosa vuole dire Gesù? Co ma na myśli Jezus? A tutti la popolazione. Mówiąc do całego ludu w ten sposób. Qual è quella parola che Gesù vuole mettere nel cuore per illuminare il cuore di ognuno di noi? Co to za słowo, które Jezus pragnie umieścić w naszym sercu, by nas oświecić? Beati voi che ascoltate. Szczęśliwi, którzy słuchacie. Beati tutti voi. Szczęśliwi wy wszyscy. Che sapete acclamare la parola di Dio. Którzy umiecie uwielbiać, wysławiać słowo Boga. Beati tutti voi che portate e guardate avanti. Błogosławieni jesteście, którzy umiecie nosić i patrzeć naprzód. Ma questa donna disse. Ale ta kobieta rzekła: «Beato il grembo dove tu sei stato». Błogosławione łono, w którym ty byłeś. Gesù riprese. Jezus powtórzył. Beati tutti voi. Błogosławieni wy wszyscy. E io vi rispondo a voi. A ja wam odpowiadam. Beati tutti voi. Wszyscy wy błogosławieni jesteście. Che la parola di Dio la mettete nel cuore. Umieszczacie słowo Boga w sercu. Beati perché la mangerete la parola. Błogosławieni jesteście, bo będziecie spożywać słowo. E trasmetterete l'amore e la grazia di Dio. I będziecie przekazywać miłość i łaskę Boga. Ma come si fa? Ale jak to zrobić? Si fa nella semplicità. W prostocie. Ma quante cose dobbiamo fare? I co musimy uczynić? Quello che dobbiamo fare facciamo bene. Czy to, co robimy, robimy dobrze? Non possiamo dire che abbiamo tanto da fare. Nie możemy powiedzieć, że mamy dużo do zrobienia. Non possiamo dire che dobbiamo sempre correre. Nie możemy mówić, że musimy zawsze wszystko biegiem. Non possiamo dire che abbiamo una marea di cose. Nie musimy mówić, że mamy takie mnóstwo rzeczy, spraw. Noi siamo osservati. Jesteśmy zachowani. A noi ci guardano. On spogląda na nas. A noi ci vegliano. Czuwają nad nami. Non ci abbandonano mai. Nie zostawiają nas nigdy. E ogni giorno abbiamo una prova. Każdego dnia stajemy wobec próby. Ogni giorno. Ogni santissimo giorno. Codziennie. Każdego dnia. Ogni momento della nostra vita. W każdym momencie naszego życia. Il Signore ci ha mai giudicati a noi? Pan nigdy nas nie osądza. Il Signore ci ha mai puntato un dito contro di noi? Pan Jezus nigdy nie wytyka nas palcami. Il Signore non ha mai fatto male a nessuno. Pan nigdy nikomu nie wyrządził krzywdy. Ma il male noi lo facciamo anche con le azioni. Ale zło popełniamy my naszymi uczynkami. Cosa facciamo per Dio? Co robimy Bogu, dla Boga? Quando ci ritroviamo con noi stessi? Kiedy odnajdujemy samych siebie? Quando ci rispecchiamo a tu per tu? Kiedy spoglądamy na siebie twarzą w twarz? È vero. Abbiamo tanto da fare. To prawda, mamy wiele rzeczy do roboty. Dobbiamo correre. Musimy czasem biegiem robić wszystko. E questo che vuole Dio? Vuole il Signore? Czy tego chce Pan? Fermati. Zatrzymaj się.
Guardati poco poco in giro. Rozejrzyj się troszeczkę wokół. E vedi se è vero. I zobacz, czy to prawda. Se no ti siedi. Jeżeli nie, usiądź. Medita un po. Trochę porozważaj. Il Signore non ti chiede tutte queste cose. Pan ciebie nie prosi, żebyś robił to wszystko. Signore chiede quelle poche cose, ma buone. Pan Jezus prosi o tych niewiele rzeczy, które są naprawdę dobre. Quante volte tu mi chiami durante il giorno? Ile razy przyzywasz mnie w ciągu dnia? Quante volte ci incontriamo con te? Ile razy mamy szansę się spotkać w ciągu dnia? Quante volte tu mi vieni a cercare? Ile razy przychodzisz do mnie, żeby mnie spotkać? Non potrò mai dire che ciò ogni giorno da fare. Nie mogę mówić e sono stanco, sono solo. Tyle do zrobienia, że jestem samotny, że jestem zmęczony. E non ce la faccio. I że nie daję rady. Dalle volte mi guardo intorno. Czasem się rozglądam wokół. La vita scorre. A życie upływa. La vita va, corre veloce. Upływa szybko. E il Signore ci sa attendere. A Pan umie na nas czekać. Io vi invito. Zapraszam was. A tutti. Was wszystkich. Ogni tanto fa bene. Perché lo provo su di me. Bo doświadczam tego na sobie samym. Che cosa? Czyń dobro. A mianowicie io co? Mi rivedo ogni giorno. Patrzę na siebie ciągle na nowo, każdego dnia. Przyglądam się sobie. La mia preghiera personale. Mojej modlitwie osobistej. Che cos'è la mia preghiera personale? Czym ona jest? Ave Maria, un Padre nostro. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Prima che il mio corpo riposa. Zanim moje ciało spocznie. Devo avere l'ultimo dialogo con lui. Muszę mieć tę ostatnią rozmowę z nim. Devo parlare. Muszę z nim porozmawiać. Devo dialogare. Podialogować. Gli devo dire dal giornata come è andata, Signore, tu mi hai visto. Muszę mu opowiedzieć, jak upłynął mi dzień i Panie, widziałeś mnie. Beh, fra poco mi metterò nelle tue mani. Za niedługo złożę siebie w twoich rękach. Io sono qua. Jestem tu. È importante, Signore. To ważne, Panie. Però ti voglio ricordare. Ale chcę ci przypomnieć. Ti voglio ricordare di quello che io ho fatto, di quello che io desidero. Chcę ci przypomnieć o tym, co zrobiłem, czego pragnę. Che tu mi devi aiutare. Bo ty musisz mi pomóc. Non ce l'ho fatta per qualcosa. Nie dałem sobie rady z tym czy tamtym. Ascoltami, Signore. Posłuchaj mnie, Panie. Ti prego. Io parlo così con lui. Ja tak z nim rozmawiam. Quando vado in camera, kiedy idę do swojego pokoju, l'ultima preghiera è l'ultimo dialogo che devo fare. Moja ostatnia modlitwa to jest ostatni dialog, który muszę przeprowadzić z nim. E quando mi metto in piedi verso le tre, i kiedy wstaję około trzeciej, per me inizia la nuova giornata. Dla mnie zaczyna się już nowy dzień. La mia preghiera. Moja modlitwa. La preghiera per tutti. Per tutte quelle persone che hanno bisogno. Modlitwa za tych wszystkich, którzy tego potrzebują. Per i bambini. Za dzieci. Signore, ti prego, non farmi quando scendo giù. Fa che stiamo tutti bene. Panie, kiedy zejdę do nich tam na dół, spraw, żebyśmy wszyscy dali radę. Ci sono dei giorni quando scendo. Są takie dni, kiedy schodzę na dół. Quando esco dalla cappellina che facciamo la preghiera. I kiedy wychodzę z naszej kapliczki. L'ultima parola la sento prima di uscire fuori dalla porta. Ostatnie słowo, które słyszę przy wyjściu za drzwi. Qual è la parola? Co to za słowo? Vai in pace. Idź w pokoju. E sto bene. I jest mi z tym dobrze. Ci sono dei momenti quando non sento questa parola, sono nervoso.
są takie momenty, kiedy nie słyszę tego słowa i wtedy jestem podenerwowany, jestem taki napięty. E poi si presenta. A potem przychodzę znowu, staję przed nim. Mentre sto lavorando. Kiedy pracuję. Che lo sto cercando, lo sto parlando, cerco di chiamarlo. Równocześnie szukam go, staram się z nim rozmawiać, próbuję go przyzywać. A me mi succede così. Tak mi się właśnie dzieje. E spero che succeda a tutti. I mam nadzieję, że tak samo będzie dziać się wszystkim. Perché siamo uno diverso dall'altro. Bo jesteśmy różni jeden od drugiego. Abbiamo la testa uno diverso dall'altro. Moja głowa jest inna od wszystkich innych. Il Signore dice: questa diversità che tu hai degli altri, ta różnorodność, ta odmienność, jaką masz względem innych, devi crescere. W niej musisz wzrastać. Ma ti devi amalgamare. Ale musisz równocześnie jakby przejść przez tę, taką amalgamację, takie łączenie różnych elementów w jedno. Questo che chiede il Signore. O to prosi Pan. Ma prima me lo chiede su di me. Ale najpierw prosi o to mnie. E io dico, Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia. A ja mówię, Panie, niech będzie Twoja, nie moja wola. Questa donna che è gridata in mezzo alla folla. Tamta kobieta, która wykrzyknęła pośród tłumu. Quante persone ci chiamano? Ile osób nas wzywa? Quante persone sono in attesa? Ilu ludzi czeka na nas? Quante persone vogliono avere un colloquio, vogliono confrontarsi? Ile osób chce porozmawiać, chce się spotkać? Eppure il Signore dice: stai tranquillo, vai, vedi. A jednak Pan mówi: bądź spokojny, idź, popatrz. Per esempio, la diversità oggi c'era. Na przykład dzisiaj była taka różnorodność. Secondo voi non c'era una diversità oggi stamattina a messa? Czy dzisiaj rano podczas mszy świętej nie było widać tej różnorodności, tej różnicy między nami? Sì. Oczywiście. Non avete fatto caso. Może nie zauważyliście. Ma eravate uno diverso dall'altro. Ale byliście inni jeden od drugiego. Provate a immaginare un campo di fiori. Spróbujcie sobie wyobrazić całe pole kwiatów. Giallo, rosso, verde, żółty, dorato, czerwony, zielony, colorato, inny, wszystko kolorowe. Come i fiori, i frutti che Dio ha creato. Tak jak kwiaty i owoce, które Bóg stworzył. E che ognuno di voi faceva parte del banchetto nuziale. A każdy z nas uczestniczył w uczcie weselnej. Eravate uno diverso dall'altro. Jeden różny od drugiego. Ma eravate belli. Ale byliście piękni wewnątrz i na zewnątrz. Ma perché? A dlaczego? Perché? Perché siete voi belli dentro e fuori? Bo jesteście wy tacy piękni w środku i na zewnątrz. O perché, Signore, ha messo il seme dentro voi. Czy dlatego, że Pan złożył w was nasienie, ziarno? Perché dentro di voi uno è diverso dall'altro. Bo wewnętrznie każdy jest różny od drugiego. È quello che il Signore vuole. To, czego chce, to jest to, czego chce Pan. Perché il Signore sa scegliere. Bo Pan potrafi dokonać wyboru. Ma noi possiamo sbagliare. Ale my możemy się pomylić. Ma Dio no. Bóg jednak nie. Chi sbaglia è l'uomo. Człowiek się myli, człowiek błądzi. Chi tradisce è l'uomo. Zdradza. Chi ti pugnala è l'uomo. Czasem człowiek uderzy ciebie pięścią w twarz. Chi ti chiude la porta in faccia è l'uomo. Zamknie ci drzwi przed twarzą, przed nosem. Chi ti calpesta è l'uomo. Czasem cię skopie jakoś, czy podepcze. Ma Dio no. Ale Bóg nie. Dio è misericordioso. Bóg jest miłosierny. Dio ti abbraccia. Bóg ciebie obejmuje. Con i nostri difetti e pregi. Razem z naszymi walorami i defektami.
Ma noi come ci comportiamo verso di lui? A noi jak się zachowujemy jeden wobec drugiego? Con le pretese. Z takim udawaniem. Con quella parola in più. Z takimi oczekiwaniami, pretensjami, z tym słowem, które zawsze do mnie musi należeć ostatnie w jakiejś rozmowie. Vi faccio un riepilogo di quello che vi ho detto stamattina. Podsumuję to, co powiedzieliśmy sobie rano. Quando vi hanno chiamato sull'altare per dire il sì e vi siete messi al cospetto di Dio. Kiedy was wezwano, żeby stanąć przed ołtarzem i powiedzieć tak, i wy stanęliście w obliczu Boga. Che tutti i confratelli vi stavano aspettando. È un piccolo passaggio. Kiedy wszyscy bracia oczekiwali tam was, to był taki mały krok, małe przejście stąd tam. Che cosa avete sentito nel vostro cuore? Co czuliście wtedy w sercu? Quando vi hanno baciato la mano? Ile razy ucałowano wasze dłonie? Che cosa avete sentito? Coście wtedy odczuwali? L'augurio? Życzenia? O l'amore di Dio? Serdeczności od ludzi czy miłość Boga? Perché Dio permette tramite il buon pastore che ti abbraccia. Solo Dio. Bo to Bóg pozwala, żebyś przez ręce pasterza mógł jakby rękami pasterza mógł obejmować. Tylko Bóg. Il Signore a noi ci culla ogni giorno. Bóg nas bierze na ręce i kołysze tak jak niemowlaka każdego dnia. E voi siete testimoni. A wy jesteście świadkami. Di fede. Świadkami wiary. Di carità. Miłości miłosiernej. Ogni giorno. Każdego dnia. Non ci dobbiamo sentire con le spalle al muro. Nie musimy się czuć z plecami przyciśniętymi do muru. Siamo protetti. Jesteśmy chronieni. Perché ci ha chiamati lui. Ponieważ to on nas powołał. Che l'uomo può dire quello che vuole. Człowiek może powiedzieć to, co chce. Non ci dobbiamo sentir giudicati dall'uomo. Non ci dobbiamo? Sentir giudicati. Nie musimy się czuć osądzeni. L'uomo ti può giudicare, ti può dire tutto quello che vuole. Drugi człowiek cię może osądzić i powiedzieć ci wszystko to, co chce. Ma mettetevi al cospetto di Dio. Ale postawcie się w spojrzeniu Boga. Mettetevi nella misericordia, con la grazia e l'amore di Dio. W Jego miłosierdziu, Jego łaski, Jego miłości. E allora vi sentirete ancora più aperti. I wtedy poczujecie się jeszcze bardziej otwarci, bardziej dyspozycyjni, gotowi. E quante volte siamo caduti? Ile razy e quante volte abbiamo fatto finta di niente? Ile razy udawaliśmy, że nic się nie stało? E quante volte ho fatto finta che non ti conosco? Ile razy udawałem, że ciebie nie znam? Oggi ci mettiamo di fronte al Signore. Dzisiaj stajemy w obliczu Pana, przed Panem. Vi dovete ricordare una cosa. Musicie przypomnieć sobie jedną. Che le vostre mani. Że wasze dłonie sono stati toccati. Zostały dotknięte. Dalla grazia di Dio. Bożą łaską. Quando il vescovo vi ha toccati per dire che tu fai parte della mia famiglia. Kiedy biskup was dotknął na znak, że odtąd stanowisz część mojej rodziny. Il vero miracolo è successo sull'altare. Prawdziwy cud dokonał się na ołtarzu. Quando avete iniziato da soli a parlare, kiedy a confrontarvi. Samodzielnie mówić, przemawiać, spotykać się. E questo, chi vi potrebbe mai giudicare a voi? Któż mógłby was osądzić? Nessuno. Nikt. Nessuno. Ma ci dobbiamo mettere al cospetto di Dio. Ale musimy stawać w obliczu Boga. Tutto può succedere. Wszystko się może stać. Chi ci può salvare?
Kto nas może uratować? Kto nas może poprowadzić? Solo Dio. Tylko Bóg. Ci credete voi? Wierzycie? Sì o no? Tak czy nie? Perché adesso vi dico perché. A teraz wam powiem dlaczego wierzycie. Io conosco le suore cappuccine. Znam amici, amiche miei. Siostry kapucynki, z którymi jestem zaprzyjaźniony. Quando è successa la guerra a Ruanda? Kiedy zaczęła się wojna w Ruandzie? Avevano preso le suore. Wtedy zabrali siostry. Nell'85. W 1985. 80 in Ruanda. 85. La madre superiore mi telefona e mi dice: "Przełożona dzwoni do mnie i mówi: "Ci hanno presi. Wzięli nas. Ho detto io. Zabrali nas. Prendi il Santissimo. Weź najświętszy sakrament. Coprilo. Przykryj go. Se devi morire, ti devi offrire. Jeżeli musisz, jeżeli będziesz musiała umrzeć, musisz złożyć się na ofiarę. Lui ti guiderà. Ale dokąd ty go zaniesiesz, on non tam ciebie będzie tue prowadził. Figlie. Nie zostawiaj swoich córek. Le sorelle. Współsióstr. Erano otto. Było ich 8. Li prendono. Zabierają je. Erano pronti per spararli. Z bronią gotową do strzału. Una sì e una no, una sì, una no, una jedna, sì, una no. Jedna idzie, druga nie. Jedna idzie, druga zostaje. Nel momento in cui toccava alla prima suora che aveva il Santissimo. W momencie, gdy dotykała pierwszej siostry, mając najświętszy sakrament, la suora non ha capito più niente. Si è vista trasportare da terra su un camion tutte le sorelle. Ta siostra widziała siebie, jak ją przenoszono po prostu z ziemi na ciężarówkę. Si sono perse. Zniknęły. Si sono ritrovate all'aeroporto. I odnalazły się na lotnisku. Si sono incontrati a Roma. Spotkały się w Rzymie. La suora portava la mantella e con il Santissimo così. A najświętszy miała z sobą najświętszy sakrament ukryty w takim welonie chyba, czy jakimś innym kawałku okrycia po prostu. I soldati americani hanno preso tutte le suore e l'hanno messo su un camion. Żołnierze amerykańscy wzięli wszystkie te siostry, umieścili je na ciężarówce. Però nel momento in cui partivano, le hanno messo uno di qua e l'altro due di là. Ale kiedy wyruszali, umieścili jedną tu, drugą tam, a trzecią jeszcze gdzieś indziej. A Roma si sono ritrovati. W Rzymie te siostry się spotkały na nowo. Sapete con che cosa è passata dentro al controllo e tutto con il Santissimo. Przez wszystkie kontrole ta siostra przeszła z najświętszym sakramentem. Oggi loro hanno aperto 7 case. Dzisiaj otwarto 7 domów. 7 case. 7 domów. E ci sono tante vocazioni. I mają wiele, bardzo wiele powołań. Non è morta nessuna suora. Żadna z nich nie zginęła. Perché? Come mai? Jak to się stało? Non si sa. Nie wiadomo. Oggi le suore, oggi la padessa è una ragazza giovane. Dzisiaj te siostry, ta przełożona, to była młoda dziewczyna. Hanno aperto un'altra casa a Gerusalemme. I 3 inne otworzyły dom w Jerozolimie. Sapete cosa ho detto io? Rozumiecie co powiedziałem? Basta, basta, suora, wystarczy, basta. Wystarczy, siostro. Basta. È sempre tutte ste case, poi che fanno? Po co tyle tych domów? Po sapete co to cosa robią? Mi ha detto la suora? I wiecie co mi odpowiedziała? Noi andiamo a raccogliere quelle ragazze che sono fuori. My idziemy po to, żeby zbierać te wszystkie dziewczyny, które są na zewnątrz, na ulicach. Ah, li vai a raccogliere tu, sì. E come?
Jak to? Raccontami, ho detto. Opowiedzmi, opowiedz. Perché io poi lo devo trasmettere questa cosa. Bo ja potem muszę opowiadać o tym, co robisz. Sono suore cappuccine. To są siostry kapucynki. Verso la notte. Nocą. Si mettono la mantella. Si mettono? La mantella. Wkładają jakiś płaszcz. E vanno a vedere dove dormono sulla strada, chi c'è sulla strada. I szukają tych, którzy śpią na ulicy. Portano da mangiare ai bisognosi e li lasciano dietro la porta. Przynoszą im coś do jedzenia potrzebującym, zostawiają to przed drzwiami. E quando trovano una ragazza se la portano via. A kiedy znajdą jakąś dziewczynę na ulicy, zabierają ją. Dicono stai qua, dopo se vuoi andare, vai, fai quello che vuoi. Mówią, zostań tutaj, ale jeżeli będziesz chciała odejść, gdziekolwiek będziesz mogła odejść. Perché loro lì è un paese musulmano. Bo to jest kraj muzułmański. E tante musulmani si sono ribattezzate nel cristianesimo. I bardzo wielu muzułmanów przyjęło chrzest. È una terra minata. To jest ziemia zaminowana. Però loro seminano così. Ale one w ten sposób sieją dobro. E io per loro prego. A ja modlę się za nie. È una preghiera. Dalle volte dico, Signore, mi raccomando a quelle tue figlie. Jest to taka modlitwa, i Panie Jezu, ja ci i polecam te twoje córki. Che sono sparsi nel mondo. Które rozproszyły się po świecie. Ti prego, Signore. Proszę cię za nie. Fiat volontà tua. Vedi tu. Ty sam nimi się zajmij. Dalle volte ci penso e dico, Signore. Czasami io sono sobie qua. Myślę. Panie, ja jestem tutaj. Mi fai camminare diversamente dagli altri. I prowadzisz mnie w sposób odmienny od innych. Tu mi servi così. W taki sposób mi jesteś potrzebny. Fiat volontà tua. Questo gli dico ogni giorno. Signore, si è fatta la tua volontà. Mówię coś takiego właśnie każdego dnia. Bądź wola twoja. Le suore quando sono arrivate in Italia, kiedy te siostry przybyły do Italii, ci siamo incontrate nel convento di Trevi. Spotkaliśmy się w klasztorze w Trevi. Con tutte le suore. Ze wszystkimi siostrami. Abbiamo pianto. Popłakaliśmy się. Perché abbiamo fatto festa. Bo to było święto dla nas. Perché Dio veramente misericordioso è grande. Bo Bóg jest naprawdę miłosierny i wielki. Perché il Signore muove tutte le sue pedine. Bo Pan naprawdę wprawia w ruch wszystkie ich stopy. Ho chiesto, Signore, perché l'hai data a me? Zapytałem, Panie, e non l'hai date dałeś to mnie? Ai tuoi figli. A nie dałeś twoim synom, dzieciom. Questa risposta l'ho data pure al mio vescovo. Tę samą odpowiedź dałem też mojemu biskupowi. Ho detto, eccellenza, quando io pregherei il Signore che me li toglierebbe a me e te li darebbe a te. Mówię, ekscelencjo, modliłem się, żeby Pan mi to wszystko zabrał i dał. Mi ha dato uno scappellotto. Tobie. Więc on mnie wtedy strzelił mnie po prostu. Mi ha detto, tu sei scemo, te li tieni tu. Klapsa, mój głupi jest. Devi andare tu fuori. To te li tieni, vai. To ty masz iść, ty masz trzymać. Il Signore mi ha risposto. A Pan mi odpowiedział. Ti ho mai tradito, ti ho mai fatto qualcosa. Nigdy cię nie zdradziłem, nigdy ci nie zrobiłem nic złego. Non hai forza di andare avanti? Nie masz siły, żeby iść naprzód. Ti fa paura? Napełnia cię lękiem. No. Ta sytuacja. No. Nie. Avevo paura. Bałem się. Avevo paura. Bałem się. Ma adesso no. Ale teraz już nie. Sono sereno. Jestem po prostu pogodny. Tranquillo. Spokojny. È quello che vi vorrei dire a voi. To wam chciałem powiedzieć. Che il Signore c'è, esiste. Że Pan jest, istnieje. Esiste. Istnieje. Quando i dottori mi hanno detto con chi comunicavo, con chi parlavo? Kiedy doktorzy mi powiedzieli, z kim się komunikowałem, z kim rozmawiałem?
Voi conoscete i pazzi, non avete mai visto i pazzi, vero? Vedeliście variato, wiecie jak wygląda wariat. Con tutte le palline in testa, con la corrente. Z tymi wszystkimi przyssawkami, kuleczkami przyczepionymi con do tutte głowy, le mollette. Pod prądem, ze wszystkimi tutaj czujnikami na palcach, popodłączany do wszystkiego. Un uomo con la corrente, come vi posso dire, ecco. Człowiek pod prądem, tak najprościej mówiąc. Mi ha detto non parlare. Powiedzieli mi nie mów. Stai zitto. Bądź cicho. Dopo parlerai. A potem będziesz rozmawiał. A io non sentivo più la voce, ho detto Madonna mia, questo qui quando mi parla. A ja nie słyszałem już żadnego głosu, mówię Matko Boska, o co tu chodzi? Verso la sera. Wieczorem jakoś. Mi dice. Mówi mi. Domani fai la foto su una parete. Jutro zrób zdjęcie na tle ściany. Tu però. Ty sam. Non loro. Nie oni. Dico vado a prendere la macchina. Mówię idę po aparat. Quella di cartone, usa e getta. La macchina fotografica. Taki papierowy, plastikowy aparacik jednorazowy, którego używa się raz i potem się go wyrzuca. Quella di 12 foto. Na 12 zdjęć. Mi dice il dottore, no, li faccio io. Mówi mi lekarz, nie, ja zrobię ci zdjęcie. Ho detto zdjęcie. No, tu comprati la macchina tua e io c'ho la mia. Ty kop sobie swój aparat, ja mam mój własny. Ci siamo un po' bisticciati. Tak się trochę pokłóciliśmy. Ma a me non mi interessava nulla. Ale mnie nie interesowało, co on sobie myśli. Ho fatto le foto sulla parete. Zrobiłem zdjęcia na tle ściany. In un convento. W klasztorze. E lui mi fa, e adesso come facciamo? I on mówi, a teraz co? Ho portato la mia macchina a un fotografo. Zaniosłem mój aparat do fotografa. E loro la loro. Così. Questa è la mia. Przesunąłem. To jest mój aparat. E quella è la sua. A ta jest pańska. Ce li devi sviluppare adesso, io mi siedo e me li dai a me, la mia. Musisz mi teraz wywołać te moje zdjęcia. Ja tutaj siądę, będę czekał, proszę na moich oczach mi wywołać te zdjęcia. Il dottore li telefona di fuori. Lekarz dzwoni do niego z zewnątrz. E dice... Fai il cambio. Zamień. Te dwa aparaty. Io vi devo dire una cosa. Powiem wam jedną rzecz. Io ascolto di qua fino a fuori. Słucham jakby stąd. E sento. Aż na zewnątrz i słyszę. Io sento. Słyszę. Ma non è che voglio sentire io, però sento. Ale nie jest tak, że ja bym chciał słyszeć wszystko, a jednak słyszę. Ero seduto. Siedziałem tutaj. Lui prende la telefonata. On bierze telefon, czyli ten lekarz. E sento questa cosa. I słyszę. Ho detto al signore, mi sono alzato subito. Powiedziałem panu i szybko wstałem. Se provi a cambiare il rullino. Jeśli il rullino. Jeśli spróbujesz zamienić film w tych aparatach, rolkę z filmem. Tu con me questa sera non esci di qui dentro. Jeśli tak zrobisz, nie wyjdziesz stąd tego wieczoru. Perché io so quello che è uscito lì dentro, una foto. Bo ja wiem, co wyszło na tym zdjęciu. Wiem, co tam jest. Co za zdjęcie. A lui mi fa, io faccio quello che tu mi dici, io voglio il mio, basta. I mówię mu, ja chcę moje i koniec. Ha sviluppato le foto. Wywołał zdjęcia. Me ne ha dato uno con il mio rullino. Dał mi jedno z nich. E me ne sono andato. Odszedłem. Lui era seduto a fianco. On siadł z boku. Io quando me ne sono andato. A ja kiedy odszedłem. Ho detto ricordati che tu sei un impostore. Powiedziałem, pamiętaj, ty non dovevi andare fuori oszustem. A telefonare e a dire queste cose. Nie powinieneś wychodzić na zewnątrz i dzwonić. Poi di fronte alla, come si chiama lì, a tutte le cose dei dottori, ha detto
ti chiedo scusa, è vero, io mi sono comportato male. I potem ten fotograf przyznał się wobec lekarza, wobec wszystkich, tak, nie powinienem był tak zrobić. Mi fa, ma ci dai il rullino? No, il rullino è mio. La foto mówi, è la mia. I no. Mówi, oddaj mi, la guardate. Proszę cię, daj mi tę rolkę z filmem. Ja odpowiedziałem, nie, film jest mój. È questo. To jest to zdjęcie. È questo. Ecco perché io vi dico, ci ascolta. Dlatego wam mówię, on nas słucha. C'è. È vivo e vero. Jest, żywy i prawdziwy. Noi dobbiamo essere consapevoli. Musimy być świadomi. Dobbiamo essere testimoni. Musimy być świadkami. Io non ho avuto paura. Nie bałem się. Assolutamente no. Absolutnie nie. Anche se dopo, sapete cosa hanno fatto? I wiecie co potem zrobili później? Me l'hanno studiata. Przebadali mi to. Me l'hanno portata all'università di Bergamo. Zabrali na Uniwersytet w Bergamo. Perché si credevano che era un qualcuno, non lo so, perché non dicevano ma come mai, ma perché? L'hanno studiato pezzetto per pezzetto. Przebadali to zdjęcie, piksel po pikselu, kawałek po kawałku. Voi a me non mi conoscete. Że to nie może być prawda. Mi sono messo in macchina. Znacie mnie. Wsiadłem do samochodu. E ho detto, chi vi ha dato l'autorizzazione di fare questo? I powiedziałem, kto was upoważnił, żeby to robić? Si sono messi due che non mi volevano far passare. Ho detto, guardate che vi sbatto fuori. Stanęli we dwóch, nie chcieli mnie przepuścić, mówię, sono entrato. Uważajcie, bo was strzelę. Wszedłem. L'ho preso. Wziąłem to. Ho preso tutto quello che stavano facendo loro. Wziąłem to wszystko, czym oni się zajmowali. Se volete scoprirlo, jeżeli chcecie odkryć, guardate la croce e credete. Popatrzcie na krzyż i uwierzcie. E non vi permettete più di fare queste cose. I nie pozwalajcie sobie więcej takie rzeczy robić. Perché quello è stato bugiardo perché voleva fare il gioco delle due carte. Ten okazał się kłamcą, bo chciał po prostu podmienić karty, tak jak w czasie jakiejś zabawy. E voi, la troupe, vi siete preso gioco di me? Mi hai detto stai tranquillo, e mi avete preso in giro. I wy jako grupa chcieliście sobie ze mnie zakpić, jakby mówiąc bądź spokojny, a robiliście swoje. Il giorno, mi ricordo sempre, ero al lavoro. E mi chiamano i carabinieri. Tamtego dnia pamiętam, pracowałem i dzwonią do mnie karabinierzy. Ero in ospedale. Byłem w szpitalu. E gli dico, che è successo, comandante? Pytam się, co się dzieje, panie posterunkowy? Tu sei un po' pericoloso. Ty, ah, sì. Ty jesteś trochę niebezpieczny, no tak. Ho detto, perché? A dlaczego? Ma tu sei entrato dentro l'università a prendere la mia roba. Wszedłeś do... E mio. Szedłeś na uniwersytet, żeby zabrać moją rzecz. To, io non ho rubato moje. A nessuno. Ja niczego nikomu nie ukradłem. Loro possono dire quello che vogliono. Oni mogą mówić to, co chcą. Io ho preso la mia immagine. Ja wziąłem mój obraz, mój wizerunek. E me ne sono andato con tutto quello che avevano scritto loro. Z tym wszystkim, co oni napisali. Loro mi hanno sorgiocato. Oni po prostu się jakby zabawili moim kosztem, czy jakoś zrobili taką grę jakby ze mną. Ho fatto bene, ho fatto male, a me non mi interessa. Io czy zrobiłem preso. Dobrze, czy źle, nie interesuje mnie. Perché se tu vuoi credere, bo jeżeli ty chcesz wierzyć, wierz. Credi. Wierz. Ma non mi dovete saper giocare, prendermi in giro, no. Ale nie możecie mnie oszukiwać, robić sobie jakąś zabawę ze mną. Se sono arrivato fin qua. Dotarłem aż tutaj. Sono stato in Australia. Byłem w Australii. Se sono stato in Indonesia. W Indonezji. Se abbiamo fatto tutto questo giro. Jeżeli te wszystkie podróże przeszedłem.
non ci sono andato io. To nie mi ja. Hanno chiamato. Jechałem tam z własnej woli. Tam mnie wezwano. E mi capivano ovunque io andavo. I rozumieli mnie wszędzie, dokądkolwiek się udałem. Perché non c'ho nulla da nascondere. Bo nie mam nic do ukrycia. Perché c'ho soltanto una cosa. Bo mam tylko jedną rzecz do powiedzenia. La testimonianza di Dio. Świadectwo o Bogu. Incise sul mio corpo, solo questo. Wyryte na moim ciele. E non avrò ciele, paura. Tylko to jedno. Non avrò paura, non ho paura. Nie będę się bał. Nie boję. Se mi vedono. Un domani quando mi vedranno, io non mi posso nascondere. Kiedy mnie zobaczą, nie mam nic do ukrycia. Perché sono un testimone di fede pure io. Bo także ja jestem świadkiem wiary. Perché se lui mi ha messo nel mondo per girare così, vuol dire che devo andare ovunque mi chiamano. Bo jeżeli on mnie postawił na tym świecie, żebym wędrował tak jak wędruję, jestem gotów to robić. Wszędzie dokądkolwiek on mnie wezmie. Ma come ti senti tu? Io mi sento normale. Jak ty się czujesz? Ja się czuję normalnie. Io sto bene. Czuję się dobrze. Ma poi quando mi succede qualcosa il giovedì notte che viene il giovedì mattina. Ale kiedy zaczyna się coś dziać ze mną w czwartek w nocy czy w piątek rano? Un conto che sto bene, un conto che non c'è più le forze. Widzę, że nie mam, że opuszczają mnie siły, że nie czuję się dobrze już. C'ho la febbre. Mam gorączkę. Non mi importa. Nieważne. Reagisco. Reaguję. Lavoro. Pracuję. E dico al Signore, è tu, però. I mówię Panu, to ty. Delle volte quando jednakże... c'è Don Marco, dico Don Marco. Don Marco mi dice, ma come mai non ti sei riposato? Mówię czasem, mówi do mnie ksiądz Marek, dlaczego nie odpocząłeś, nie spałeś? Non ti ho visto salire in camera. Nie widziałem cię, żebyś szedł do swojej celi. Ho lavorato. Pracowałem. Ma anche se non ce la faccio. A nawet kiedy nie daję rady. Non mi interessa. Nieważne. Aspetto verso le nove. Czekam, oczekuję około dziewiątej. Per andare a riposare. Pójść na odpoczynek. Ma non mi riposo. Ale nie śpię, nie spoczywam. Lo sapete perché? Dlaczego? Lo volete sapere? A chcecie wiedzieć? Perché mi devo rivedere con il Signore ancora a pregare. Bo muszę się znowu spotkać z Panem. L'ultima mia preghiera osobiście. Personale. Moja ostatnia modlitwa io osobista. Io vi invito zapraszam avere was, una preghiera żeby mieć personale. Taką i modlitwę osobistą z Panem. Di comunicazione. Modlitwa, która polega na komunikowaniu się z Nim. Come un bimbo svezzato in braccia sua madre. Jak dziecko nakarmione, uspokojone w ramiona matki, tak ja składam siebie w Jego ramionach. Non mi abbandonare, Signore. Nie zostawiaj mnie, Panie. Anche se sono stanco. Nawet jeżeli jestem zmęczony. Ci sono delle notte che sono seduto sul bordo del letto, così. Są takie noce, kiedy siedzę na brzegu łóżka po prostu w taki sposób. E sto pensando. I myślę. Ci sono delle notte che non ce la faccio e devo parlare. Są noce, kiedy nie daję rady i muszę porozmawiać. Che io ringrazio il buon Dio tutti i giorni. Że dziękuję Bogu, dobremu Bogu każdego dnia. Che parlo con lui e glieli dico a lui. Że z nim rozmawiam i opowiadam mu wszystko. Lui c'ha la stanza a fianco alla mia. On ma swój pokój obok mojego. E ci sono tante notti, ma tutte le notti. Wiele takich nocy, wszystkie noce. Sapete? Wiecie. C'ho ospiti in nelle camere. Nella mia camera sono sempre ospiti. Mam gości w moim pokoju, tam są zawsze goście. Dalle volte non entro apposta. Czasami nie dociera poczta. Sia i miei confratelli che Don Marco mi dice guarda che hai dimenticato le luci accese in camera. Mówią do Don Marka, zobacz, zapomniał zgasić światło. Lasciateli stare. Zostawcie je. Io non sono salito per niente. I w ogóle tam nie wchodziłem.
e io li spengo e si accendono. Gasce światło, ono się zapala. Poi dico fate quello che volete. I potem mówię, a róbcie sobie co. Come mi metto seduto? Kiedy siadam? Frelia. Bracie Eliaszu. Frelia. Bracie Elia. E li vedi? I widzisz ich. Vedo. Widzę. E preghiamo. Módlmy się. Dai. Dalle volte li mando via, dico basta. Czasem ich odsyłam, mówię dosyć tego. Vi dico l'ultima e dopo non vi dico più nulla. Mówię ostatnio, widzę ostatnią osobę i potem już nie ma nic. Vi posso dire il peccato, non il peccatore. I mogę powiedzieć to grzech, a nie grzesznik. Un giorno si presenta un generale dell'arma. Kiedyś przychodzi generał wojskowy. Io non lo sapevo. Ja nie wiedziałem o tym. E mi dice, mówi mi, Frelia, bracie Elia, puoi pregare per me? Możesz za mnie się pomodlić. Ho detto io, perché devo pregare per te? A dlaczego mam się za ciebie pomodlić? Che cosa hai fatto? Co zrobiłeś? Mi sono impiccato. Powiesiłem się. È troppo comodo. To zbyt proste, zbyt wygodne. Troppo comodo. Il Signore non vuole queste cose. Pan Jezus nie chce, żeby takich rzeczy. Mi faresti un favore? Zrób mi tę perché przejmość. Io sono quello che sembra un leone ruggito, ma poi sono buono. Ja wyglądam jak taki ryczący lew, ale potem jestem dobry. Parla con mia figlia. Porozmawiaj z moim synem. Eli devi di córką. Filio, figlia. Figlia. Figlia, z córką. Dilli che ho messo la lettera sotto il vetro della mia scrivania. Powiedz, że zostawiłem dla niej list pod szkłem na moim biurku. Così non diventa matta. Dzięki temu nie zwariuje. E chi è tua figlia? A kim jest twoja córka? Dammi nome e cognome. Daj mi imię i nazwisko. E mi ha dato nome e cognome. Dał mi jej dane. Procuratrice. Prokuratorka. E mi sono spaventato. Przestraszyłem się. Ho detto, mo che parlo con questa, figurati. Powiedziałem, jak ja będę mógł z nią rozmawiać. Daj spokój. Guardate la, se ascoltate la combinazione. Posłuchajcie, co to za kombinacja. La notte viene lui. W nocy przychodzi on, wieczorem. La mattina mi vengono a trovare i finanzieri. Rano przychodzą do mnie z policji finansowej. Li ho guardati. Popatrzyłem na nich. Erano amici, ci stavano aiutando a fare i documenti. A, to oni, to byli chyba urzędnicy finansowi, którzy pomagali nam sporządzać wszystkie dokumenty finansowe. Li ho offerto un caffè. Zaprosiłem ich na kawę. E poi li guardo e li dico. Patrzę na nich i mówię. Ma siete stati al funerale della dottoressa? Byliście na pogrzebie lekarki. E quello mi dice. On mówi. Ma che stai dicendo? O czym ty mówisz? No, è morto il papà della dottoressa. Umarł tata doktorki, lekarki. Ma va. No prende il telefono. Bierze telefon. Dottoressa. Sì. Pani doktor, tak? Ti volevo parlare. Chciałem z panią porozmawiać. Perché oggi non vado in tribunale. Nie mogę, bo dzisiaj nie idę do sądu. Dammi il telefono. Poproszę o telefon. Dottoressa, buongiorno, sono Pani Frelia. Doktor, dzień dobry, jestem brat Elia. E quello mi dice. Mi ha detto tuo padre. Twój ojciec mi powiedział. Che c'hai la lettera sotto la scrivania. Devi alzare lo specchio. List. Lì c'è la verità. List na biurku, musisz podnieść takie lustro, czy kawałek szkła, tam jest napisana prawda. Suo papà è venuto a trovarmi. Jego pani tata przyszedł do mnie. Lei scettica. Ona jest sceptyczką. Mi dice, ma te chi te l'ha detto? Mówi, a co ci powiedział? Me l'ha detto suo padre.
I powiedział mi, kto bratu o tym powiedział? A poi ja mi mówię, detto di dirti, powiedział mi pani ojciec i powiedział, żeby credi, ci powiedzieć. O non ci credi, mi ha detto questa parola di dirti. La parola che tu vuoi sapere se è vero o no. Może pani wierzyć albo nie, ale on mi kazał pani to powiedzieć. To słowo. Lei ha trovato la lettera. Znalazła list. Dopo quattro giorni. I po czterech dniach. Vedo una donna venire. Widzę kobietę, która do mnie przychodzi. E mi dice a me, non c'è il frate? I mówi, nie ma brata. Io la guardo e dico, questa a me non mi conosce. Ona mnie nie zna osobiście. Ho detto, il frate sono io. E mówię, brat to ja jestem. Dimmi. Słucham. Volevo parlarti di mio padre. Chciałam lei porozmawiać è la, o ojcu. Lei è la dottoressa. Pani jest tą sì. lekarką, tak. Davanti alla finanza, io non avevo detto nulla della morte del padre. Come era morto? Tej policji finansowej niczego nie powiedziałem o tej śmierci. Ho detto suo padre si è impiccato. Powiedziałem, pani ojciec się powiesił. Non accettava la malattia. Nie akceptował, że jest chory. E non voleva essere curato. I nie chciał się leczyć. Lei è come il padre. A pani jest tak jak ojciec. Me l'ha detto lui. Powiedział mi on. Se vuoi un caffè te lo offro. Amici come prima. Jeśli chcesz kawę, mogę ci postawić. Questa è una Marca Antonia, mi cade a terra. Sviene, mi cade a terra e mi fa spaventare, Madonna. Upada, zemdlona, i przestraszyłem się. Si è, poi se n'è andata e poi potem wstaje, idzie sobie. Vedo. Widzę. Io vedo. Widzę. Sento. Słyszę. Ma intervengo nel momento che quando devo intervenire, non ale subito. Interweniuję nie natychmiast. È così. Tak io lo ringrazio il Signore. Io ringrazio Panu. Ogni giorno. Dziękuję codziennie. E mando benedizione sia al mio vescovo. I posyłam i błogosławieństwo tak mojemu biskupowi. E che mi ha messo a fianco lui. I także za niego, którego biskup postawił u mojego boku. Voi non potete immaginare parlare, dire come mi sento, nie możecie che cosa sobie mi wyobrazić, succede. Jak to jest ważne, opowiedzieć jak się czuję, co się ze mną dzieje. Vede e oculare. On widzi, jest świadkiem naocznym. Grazie di cuore. Dzięki z całego serca za to. Credete? Wierzcie albo nie wierzcie. Świat i ten inny świat istnieje. Pace bene a tutti. Pokój dobry.